Witam was, z tej strony Biela Sulowca. Puszczamy sobie dzisiaj kury. Poranne wypuszczanie kurek. Elegancko wchodzimy. Dzień dobry. Gdzie? Zapraszam do wyjścia. Jeszcze dam im teraz wszystkim jeść. Obaliły. Ej. Dalej, wracaj. Wracaj do środka. Wracaj. Przejdźmy sobie teraz, zobaczymy. O. Piękna pogoda. Mamy rozłożonego parę znowu dzisiaj. Wypuścimy sobie to wszystko. Ogólnie wypuścimy sobie. Puścimy sobie te, brachmy wszystko na trawę. Dobra. Mogą sobie iść teraz na trawę. Ja uszykuję dla kur mieszankę, im przyniosłem, mieszankę zrobiłem. Sama pszenica i pasza dla niosek. Nioski też sobie wypuścimy. Tak myślę. Musimy jeszcze dać tutaj brachmom i kurkom, ale wypuściłem już je te. Mam już mieszankę dla brachm, czubatek. Tutaj im damy. Jak na razie z tego co widzę, to muszę wychodzić na zewnątrz. Ja je tu otworzyłem, ale czy by chciały wyjść, to zobaczymy, nie? Zostawimy sobie wiaderko. Przejdźmy może teraz do silek. Do silek w sumie też się nic specjalnego nie dzieje. A poza tym to znajdujemy się teraz u przepiórek. Ogólnie stan na ten moment hodowli przepiórek jest, myślę, 10 kurek i butów mam dużo. Aktualnie nic nie noszą jajek. To raczej przez temperatury w nocy spowodowane tym. Muszę zamówić tylko koguty na nowy sezon lęgowy i mi się po prostu zrobi cieplej, to będzie sezon. I po prostu będziemy inkubować, tak? To wszystko w tym materiale. Ja byłem Biela Sulowca. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.
Na razie i cześć.